i bawiłem się w naprawę telefonów kiedyś też, wymieniałem szybki, wyświetlacze, nawet odklejałem szkło od wyświetlacza taką parownicą. Oglądam ten serial w telewizji, czyli jestem po drugim odcinku, bo wczoraj był drugi odcinek. I wczoraj w połowie odcinka była taka dosyć zabawna scena, kiedy musiałaś ratować postać graną przez Magdę Różdżkę, bo tam trochę miała problem w łazience związany z wodą i zastanawiam się, czy ty prywatnie jesteś też taką osobą, która potrafi naprawić po prostu wszystko w domu. Czy wszystko, nie wiem, ale lubię, tak. Na pewno lubię pomajstrować. Mam swoją skrzynkę z narzędziami i jak coś się zepsuje, to raczej to naprawiam. Teraz czekam. Parownica mi się zepsuła, próbowałem ją naprawić, ale niestety jest nie do naprawienia, bo silniczek się połamał. Próbowałem go skleić, ale się znowu połamał i zamówiłem element, tylko muszę niego czekać, bo z Chin leci. Więc jak go widzisz, no naprawiam rzeczy, tak. I bawiłem się w naprawę telefonów kiedyś też, wymieniałem szybki wyświetlacze, nawet odklejałem szkło od wyświetlacza taką parownicą, znaczy nie parownicą, tylko takim nagrzewnicą, nie wiem jak to się nazywa, taką suszarką przemysłową. No tak, ja lubię się pobawić czasami. Słuchając właśnie tego, co mówisz, tak narodziło mi się pytanie w głowie, właśnie kiedy cofasz się do takiego 15-letniego, 18-letniego Piotra, co było twoją taką największą pasją poza aktorstwem wtedy? Granie w Counter-Strike'a. To była taka gra, nie no, śmieję się, bo to między innymi, ale ta gra mi pochłonęła jakieś 4 lata mojego życia. No tak, nawet moi koledzy grali w klanach takich, no takich znanych w Polsce i to były zawody już. No to ciekawy etap mojego życia, ale jakbym, no nie wiem, uwielbiałem, bardzo lubię na nartach jeździć, na deskorolce, no miałem jakieś takie bardziej, wszystko co się wiązało z przeżywaniem życia właśnie, z takim, nie wiem, jazda na rowerze, czyli coś, gdzie czułem, że żyję, jakby nie lubiłem się zamykać gdzieś, nie wiem, siedzieć w pokoju i raczej do ludzi wszystkie rzeczy i takie socjalne i no chyba jak każdy chłopak, nie, w tym wieku mam wrażenie, że jest taka potrzeba życia olbrzymia i korzystania z tego pięknego świata, który mamy wokół, więc jakby no ta deskorolka, też dużo jeździłem na deskorolce. Myślę, że... A kiedy tak naprawdę poczułeś, że aktorstwo to jest ta droga, którą chcesz podążać w życiu? To jest historia... Znaczy w szkole, w liceum tak naprawdę. W liceum, kiedy wygraliśmy taki konkurs na parodię nauczycieli. No i wtedy jak wygraliśmy, między innymi przez tam występ mój, to sobie uświadomiłem, że może warto by spróbować tak na serio. No i to był ten klik taki, wtedy zdawałem do Warszawy. Nie dostałem się do Warszawy, bardzo się zdenerwowałem. Poszedłem do prywatnej szkoły, aktorskiej też, z myślą o przygotowaniu się przez ten rok do egzaminów na przyszły rok i zdawałem wszędzie i dostałem się do Krakowa. No i dalej już poszło. Mm-hmm.